Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przekroczymy próg 2000 puszek, a co za tym idzie, odblokujemy nowego brawlera. A jest nim Dynamike, dokładnie moi drodzy, więc dzisiaj sobie pogramy troszeczkę Dynamike'iem. Sam osobiście jeszcze tą postacią nigdy nie grałem, za chwileczkę ją odblokujemy. Jest to naprawdę jedna z ciekawszych postaci, ponieważ tymi dynamitami on może rzucać przez ściany i można bardzo fajnie zaskoczyć przeciwników. Sam jestem mega ciekawy, jak będzie mi nim szło. Ale zanim zaczniemy samą grę nowym postacią, tak jak obiecałem w ostatnim odcinku, jeżeli przekroczycie próg 6000 łapek, to otwieramy dzisiaj skrzynkę o wartości 100 zł. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ zostawiliście ponad 6500 łapek w górę. Jest to dla mnie naprawdę mega wynik i mega serducho dla każdego, kto zostawił łapeczkę w górę oraz komu ta seria się podoba. Mam nadzieję, że z tej skrzynki wypadnie nam kolejny brawler i będą dwa brawlery na odcinku. Wydajcie znać w komentarzu, czy lubicie grać Dynamike'iem i w jakim evencie on się najlepiej spisuje. Jak wiecie, ja dopiero Brawl Starsów się uczę i fajnie by było troszeczkę jakichś tipów dostać od moich widzów. Ja teraz już nie przedłużam, przejdźmy do openingu skrzynek. Jak widzicie, moi drodzy, jakość również jest troszeczkę inna, ponieważ dzisiaj będziemy grali na komputerze. Zapomniałem wstępie Wam o tym wspomnieć. Okej, zaczynamy od openingu skrzynek. Może na samym początku skrzyneczki darmowe. Nadropiłem ich aż 8 przez weekend. Zobaczymy, co nam wypadnie. Powerpointsy, powerpointsy. Okej, kolejna skrzynka. Coin, powerpoint, powerpoint. Do Broka super, bo Broka, ogólnie Broka jako kartę, jako brawlera mega lubię. I chciałbym go sobie jeszcze troszeczkę wyżej podnieść. Teraz jak widzicie, gram nowym brawlerem sobie solóweczki, uczę się grać. Generalnie Aima trenuje. Penny naprawdę fajnie się spisuje w trybie solowym. W duo również. Co tu? Karl, Brock, okej. Karl spoko, bo do Karla mam bardzo mało. Mogę go teraz sobie podnieść za 20, w sumie podnieśmy go. I brakuje mi jeszcze wielu, wielu punktów do poziomu trzeciego. Kolejna skrzyneczka. A w niej PowerPoint znowu. Do nowej postaci, dobra. Colt, Karl. Znowu Karl, dobra, to zaraz będzie pewnie Karl poziom trzeci. Daryl, Piper. No, Piper spoko, ale na chwilę obecną nią nie gram. Nie, wiedziałem, że jak będę nagrywał coś na komputerze dzisiaj, to coś pójdzie nie tak. Oferta została zaakceptowana, ale nie był pokazany w żaden sposób opening. Jak widzicie, wchodzimy w sklep, oferta już jest wykupiona, ale openingu nie było. Jak chciałem zapłacić, to moją płatność na początku system odrzucił, później usunąłem kartę, dodałem ją drugi raz i jakby ta pierwsza płatność jednak została zaakceptowana, gra mi się zresetowała i jestem po openingu bez openingu. Dlaczego tak się stało? Dobra, moi drodzy, sprawdźmy, czy jakiś brawler nowy został dodany. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic. Masa punktów. Crow tylko. No i niestety żadnego nowego brawlera w tej ofercie nie udało mi się trafić. Szkoda. Jest mi mega smutno, bo miał być mega fajny opening, ale ale jesteśmy szybko po openingu i go nie widzieliśmy. Odblokujmy za to Dynamike'a. Pierwszy brawler. Pierwszy nowy brawler na odcinku. Więc moi drodzy, umówmy się tak, że umowa z Farelem trwa za każde 3000 pozostawione łapek pod tym odcinkiem. Jeden mega box w przyszłym odcinku otwieramy. Dobra, weźmy sobie Dynamike'a i zagramy sobie na początku solóweczkę. Kurczę, tak żałuję tego openingu, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, bo oferta za stówkę kupiona, no ale niestety. Aj, szkoda słów, szkoda słów. Dobra. Na 4 hity podstawowy Dynamike zrzuca. Dobra. Broka uda mi się spuszować. Leży, nice. Nice, nie było źle. Okej. Lecimy dalej. Ile mam? 4k HP na trzecim poziomie. Jest to naprawdę mega mało moim zdaniem. Daryl. Tego Daryla jakoś bym musiał zaskoczyć. Kurczę, on ma ulta. No i właśnie mnie podjeżdża. Właśnie mnie podjeżdża. Czy mi się uda coś zrobić? On na autoataku gra. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 Daryl, chodź. No i niestety najgorzej. Nie ma co się wdawać w bitki z Darylem, jak się gra Dynamike'iem.
Okej, moi drodzy, lecimy z kolejną gierką. Mamy na dzień dobry dwie skrzyneczki i na dole Karla. Mam nadzieję, że on tutaj nie przyjdzie po to. Tylko sobie poleci gdzie indziej. Okej. Pewnie mnie widział, jak się respiłem. Czy on będzie tu w krzakach? Nie, nie ma go. Kolejne trzy skrzynki. Kurczę, jakbym to zebrał, to by było mega dobrze, mordy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, super, mamy już 5 gwiazdek. Karol dalej gdzieś tutaj w krzakach. Tu mu tu dynamicik możemy podrzucić, ale niestety nie wyszło tak, jakbym chciał. O, teraz jest okej. O! Chodź, 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 wariaciku. O! O! Super cel się gościu nazywa, no to nie jest zła zadyma. Zużyłbym na niego ulta, ale wiecie co? Jest mi go szkoda po prostu, zwykle mi go szkoda jest tego ulta. Chyba, że go zaskoczymy w ten sposób. Znaczy nie trzeba będzie chyba nawet. I bum bum! Nie! Ten jeden dynamit nie wszedł. Najgorzej, tutaj szybko, dynamicik. Jest, siadł, showdown. Showdown, moi drodzy. Ja się na razie nigdzie nie wychylam za mocno. Będę sobie sprawdzał teren. Jestem ciekaw, kto mi został, jestem mega ciekaw. Karl został, dobra. Nie jest najgorzej, z Karlem nie będzie wcale tak trudno. Jakoś go na tego ulta załadować, tak fajnie. Chyba troszeczkę źle poleciał ten ulcik. On nie może się do mnie zbliżyć po prostu. Będzie wszystko ok. Gdzieś niżej zszedł? Tam będzie. To gdzie on jest? O nie, najgorzej, najgorzej! Tak jak mówiłem, że nie mogę podchodzić pod jego exa i... No niestety, niestety. Coral mnie zabił, szkoda. Fajna gierka. Dobrze nawet mi szło, nie oszukujmy się. Jak na drugą gierkę, trzecią Dynamikiem, no to całkiem nieźle. Lecimy dalej, teraz wygramy, moi drodzy. Mamy kolejnego Dynamika u góry. Tutaj na Majka podhaczę, czy nie podhaczę? Podhaczę. Ich dwóch! Naraz. Pięknie. Mamy z głowy Colta i jednego Majka. Tutaj co się dzieje? Majki w krzakach jakiejś. Dobra, on tam jest na bank. Gdzie on jest? Wow, bombę podsadził! Dobra, weźmy sobie skrzyneczkę w ten czas. Na luziku, na luziku. Bula. Bula trzeba potraktować bardzo mocno. On nie może tutaj przeżyć, bo ja potem nie dam rady z nim przecież. Ej, czy ten Dynamite mi tak ładnie rzuca pod nogi, czy mi się wydaje? 2K800 bije. Jest to naprawdę dobry już damage. Jak na Battle Royale. Czy ten Bull ma ulta? Nie ma Bull ulta, ale ja sobie na nim go nabiję. Tak, został tylko Bull na showdownie ze mną. I... Farel! 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 Tak jest! Udało się, w końcu tak jak mówiłem, moi drodzy, że uda się i się udało. Pierwszy winek Dynamikiem. Powiem tak, z moim doświadczeniem gry na komputerze jest naprawdę ciężko wygrać tą gierkę. Na razie dajmy reject. Dobrze, moi drodzy, teraz zagramy sobie Gem Graba. Okej, lecimy z Gem Grabem. Kogo my tu mamy? Wow, Franka. I not Tifu, no nie wierzę. Not Tifu, dobra. Tutaj dynamity. Ludzie zawsze się pazernią po te początkowe gemy. I łatwo jest ich spuszować. Na szczęście nie miałem żadnego dżema. No i nasz Frank niestety leży. Penny dobiła. Najsik. Oni mają Jessie, o ile dobrze mówię. Tak, to jest chyba Jessie.
tym działkiem. Dobra, Frank dał im stuna, teraz szybkie dynamity ze strony Farela. Frank, bierz te diamenty i uciekaj. Dobra, dynamit pod nogę. Ładnie ich tam obiłem, chyba wszyscy nawet leżą, wow. Teraz robimy to samo, tylko że z ulcikiem. Chodźcie, chodźcie. Leci ulcik. Znowu nie uważali. Znowu leci ulcik. I kolejna osoba leży, co się dzieje? Ładnie, mam już 3 diamenty. Oni mają 6, 1 diament. I mamy wina. Ej, ej, troszeczkę autoatak mi tutaj świsiował. Dobra, tu w krzaczki rzućmy. Taktyczny, nie ma. Dobra, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nice. GG. W miarę dobrze poszło, ale nie ukrywajmy, no mieliśmy też Franka. Frank naprawdę dobra postać, dużo HP, duży damage. Ogólnie pokczampik. Nawet nie wiecie, moi drodzy, jak bardzo żałuję, że tej skrzynki, kurczę, nie otworzyliśmy. Sprawdźmy w ogóle, co my tu mamy jeszcze w sklepie. Golda, Tudorika, za 10 do Broka obowiązkowo trzeba kupić punkty. Do Penny również, ponieważ chcę grać tą kartą. Mamy za to 2239 już monet, 500 gemów. Dwa tikety. Okej, okay. Robimy jeszcze jeden evencik. Myślę, że bounty. Okej, okay, lecimy dalej. Mamy Barleya. Mamy Barleya, ej. Wizard. Christian, zaciąłeś się, mordeczko, zaciąłeś się. No tak troszeczkę niepotrzebnie ona podeszła blisko. Dostała. Barley wszedł w moją bombkę. Czekaj, czy ją zaskoczymy trochę? Hop. Tak, ten mój dynamit doleciał. Tutaj troszeczkę ją też zaskoczę. Ej, Dynamike! Uciekaj ode mnie, wariacie. Bombę jeszcze rzucił. Chciał szybko zraszować, ale niestety się nie udało. Ej, ten Barley przeżył? Jakim cudem? Dobra, łap ulta, mordo. Ładnie, za 2000 została 13,6 dla nas. Tam dynamicik już szedł. Wow, wow, Nita atakuje. Mój dynamit ją niestety dojechał. Ulcika jakoś tak rzucić, fajnie, o! No niestety, dwa ulty poleciały naraz, ale obydwa zmisowane. Barley na immunitecie. Kurczę, 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 dawaj, dawaj. Patrz, prawie się udało. Dostała 700, nice. Nie jest najgorzej. Ten Rico jak tam kosi. Oj, ta Ranita może mi tu zrobić fajną krzywdę, ale niestety jej się nie udało. Niedźwiedź, niedźwiedź. Wow, zbił mi do 50% HP. Aj. 32-18, dobry mecz gramy. Ta Nita się tam pcha za mocno. I przez to oni troszeczkę przegrywają. Ten ulcik troszeczkę taki nietrafiony z mojej strony. Czy dobiję tego Majka? Prawie że 37-20, dobra, najsik. Dynamike na bounty spoko, bo widzę, że wszyscy tutaj grają takimi postaciami, które rzucają nad ścianami. Tylko ta Nita nie pasowała. Dobra, exit. Czyli tak, star tokenik wpada. A jak? Otwieramy skrzyneczkę. Pointy, Bully, Jesse, 3 gemy. No to nice. Do tego mamy jeszcze Brawl Balla. Ale Brawl Balla na pewno nie będziemy grali Dynamikiem, ponieważ jest to postać, która ma mało HP. A Brawl Balla gra się postaciami, które mają bardzo dużo HP. A o tym to w innym odcinku. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał po więcej. Zostawiaj łapeczki w górę. Jeszcze raz was przepraszam za ten opening, ale chciałem dobrze, no i przedobrzyłem. Niestety tak się dzieje. Standardowo przypominam o umowie z Farelem. 3000 łapek pod tym odcinkiem. 1 megabox w kolejnym odcinku. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się, cześć!